Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Taki Janusz czy Mirek handlarz, który sprowadza auto z zagranicy tylko żeby se na nim hajsu trochę zrobić. To mimo wszystko nawet on, skąd on może wiedzieć, co tam w silniku jest? Pomimo, że silnik tam ładnie pracuje czy coś, skąd on może wiedzieć? No nie, on tylko ściąga autko z zagranicy i chce sobie sprzedać i zarobić. A wy albo stracicie te 200-300 zł na nie wiem, muszelkę pod dekiel zaworów. Jak nie umiecie wziąć sobie kogoś, kto będzie umiał takie coś ogarnąć, ściągnąć, zobaczyć. Stracicie, nie wiem, pół drogi Polski, kilka godzin, nie wiem, z 200 zł niech będzie na jakąkolwiek tam uszczelkę pod dekiel zaworowy, ale co zaoszczędzicie? No jak się silniczek rozleci, no to takie V8 no nie jest tanie, nie jest tanie w naprawie, ani w remoncie, ani w niczym innym. Także lepiej stracić 1000 zł niż potem stracić 30 na remoncik, tak czy nie? No właśnie. Co jeszcze? No jak już się ściągnie na przykład ten dekielek zaworowy i zobaczy się jak się to ma, to wziąć na przykład jak to będzie jakaś tam rzędóweczka czterocylindrowa, a odkręcić tak świece, no bo już będzie po drodze. Zobaczyć jak świece wyglądają, jak się odkręcają, czy dojebane na 200 Nm, czy odkręcają się tak jak należy, czyli dosłownie lekkim ruchem. No i będziecie mieli czarno na białym. Czy się opłaca, czy brnąć w takie auto, czy nie. No chyba, że naprawdę komuś zależy i a w dupie tam marzy się może coś ucielić. Ale jak się chce mieć przykładowo V6 czy V8, remonty są kurewsko drogie i lepiej dać te kilka stów i stracić przykładowo te 500 czy 1000 zł, niż potem wjebać a ze 30 w remont. Wasz wybór. No. Pukaneczka robi się dalej. Czekam. Zaraz będzie zlewka. I jedziemy z koksem. Piąteczka. I teraz tak, kolejna uwaga. Pukanie numer 2 zakończone. Kanę na olej, żebym sobie umył ładnie. I teraz zobaczymy przy spuszczeniu oleju, jak to się ma, jak to wygląda. No i myślę, że jeszcze dziś dwa razy przeprowadzę proces pukania. Także do rana mi zejdzie. No ale chcę mieć pewne. Także dosyć pitolenia, bo Turek ceko. A więc pukanie numer 2 zakończone. Kana była czyściutka. Teraz tak, karteczka papieru. Jaki ma kolor? No ładny, ale jeszcze lekko taki właśnie czerwonawo-brązowawy, właśnie taki świetny kolor nagaru. No ale już zaczyna być dobrze. Nie ma tragedii. Więc będzie tak. Jeszcze pójdzie jeden na pukanka. Tak, jeszcze pójdzie jedna pukaneczka na oleju i nafcie oczyszczonej. Kolejnym zrobię pukankę samym olejem i na sam koniec zaleję docelowy. I mam nadzieję, że jak ściągnę przed docelowym miskę, to się nie okaże, że będzie trzeba remontować V8. Kurdebol. No i idę teraz zlać to i zobaczymy, czy jakieś denaty będą w oleju, czy nie. Ciężki proces. No i wymiana oleju już docelowego. I teraz tak, żeby nie było zaraz, że hejterzy polecą, że o, zajebę silnik czy coś. No na biegu jałowym, jak se silniczek wolno pracuje, to się nic nie zarżnie. Można nawet na samej ropie pukankę zrobić tak naprawdę. No i teraz ten filterek ma 1000 gdzieś kilometrów, może mniej, może więcej, nie wiem, no z 2 tygodnie temu wymieniłem olej. No i po 3 pukaniach, pierwsze trwało
pół godziny, drugie trwało godzinę i trzecie trwało już na samym oleju też godzinę. No i teraz dopiero robimy wlanie znowu samego oleju, ale to już będzie czyściutkie, piękne. No i tak wygląda filterek. Oczywiście żadnych opiłków, tylko jakieś paprochy. Właśnie ten cały nagar, który się mógł dostać tam, gdzie nie powinien, no to ten cały nagar, ten syf zatrzymał. Pięknie go umył. Także no, jak widać, ropa czy nafta oczyszczona. Ja tam wlewam 5 litrów oleju do płukania, liter nafty oczyszczonej, czy półtorej nawet ten zbiorniczek ma. No i po samym filtrze widać, że naprawdę robi robotę. Po co przepłacać za jakieś debilne preparaty, a tak naprawdę to jest to samo. Tłuste, czyści świetnie, nagar, tłuszcz, olej, także polecam robić płukanki albo na ropie, albo na nafcie oczyszczonej i widać, jak robi robotę. Dobra, montujemy filterek nowy, wlewamy olej. A no i jeszcze jeden taki mankamencik, no niestety nie zdajemy dziś miski, ponieważ żeby ją zdjąć, trzeba podnieść silnik. No a żebym się dostał do żurawia, to jest tam gdzieś za oponami, więc no już nie ma na to czasu. Także może za miesiąc, jak będę miał jaki wolny weekend dla siebie, to podniosę silniczek i zwalę tą miskę, bo niestety zasysacz smoku mnie nie puści, żeby zejść. Także następnym razem sobie to zrobię profilaktycznie. Pozdro. No, a tak pięknie właśnie wygląda stopa od filtra. Jak pięknie wszystko wyczyściło. Fenomenalnie, można by rzec. No. Takie cuda właśnie robi ropa lub nafta oczyszczona. A nie bulić za litra jakieś kosmiczne pieniądze, żeby sobie silnik wyczyścić. No, jestem całkiem zadowolony. Mam nadzieję, że ten silniczek jeszcze troszeczkę pogoda. No nic, wkładamy nowy filterek i ogień. No, także tego. Na dzisiaj to już wystarczy tego pierdolenia. Pukaneczka się powiodła, aczkolwiek zwalenie miski nie wypaliło dzisiaj, bo już mamy 4 rano, a czasem trzeba jeszcze wziąć i trochę spać. Od razu rzekł sobie go tak profilaktycznie trochę łopsiką, korzystając z okazji. W sumie za każdym razem jest myty. No i co no? Za niedługo będzie nowa pompa wspomagania, plasticzek na potrzebie, podwycieraczki i nowe DVD nawigacja w Androidzie, więc będziemy montować. Może się nic nie schajczy. No, także do usłyszonka. Pozdro wszystkim.